Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Zapraszamy na herstoryczną opowieść wysokich obcasów. Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Wężyk. Dzień dobry, nazywam się Natalia Waloch. Jak co tydzień zapraszamy Was na nasz podcast Herstorie Wysokich Obcasów, podcast, w którym opowiadamy o kobietach. O kobietach, które mogą być dla nas inspiracją, choć nie wiem, czy ta dzisiejsza powinna być tak potraktowana, bo była to osoba, która się zupełnie nie hamowała, ale opowiadamy o kobietach, które po prostu zmieniały swoje życie, czasami też losy swoich krajów czy świata. No, wydaje mi się, że dla swoich rodaczek, chociaż jej narodowość będzie akurat problematyczna, dla tak. części swoich rodaczek na pewno jest dzisiaj inspiracją. Tak. Jeszcze chciałbyśmy dodać, że nagrywamy ten podcast w 15 dniu inwazji na Ukrainę. Kijów jeszcze się trzyma. My trzymamy z Kijowem. Dokładnie. Trwają rozmowy o rozmowach pokojowych i miejmy nadzieję, że do czasu, kiedy usłyszycie nasz podcast, będzie lepiej. Tego sobie życzymy. A dziś zaczynamy tak. Wysokie obcasy. Posłów przyjęła uprzejmie. Powiedziała, że przyjmuje propozycję małżeństwa od ich pana, a żeby to godnie uczcić i domówić szczegóły, trzeba się dobrze wyspać i spotkać następnego dnia. Emisariusze, zadowoleni z dobrze wykonanej misji, udali się na spoczynek. Następnego dnia kazali się przed oblicze kniachini wnieść w łodzi, w której przybyli do Kijowa. Słudzy wykonali rozkaz, tyle że łódź z posłańcami wrzucili do wykopanego w nocy rowu, a potem zaczęli zakopywać ich żywcem. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczyli nieszczęśnicy, była stojąca nad ich grobem księżna, pytająca, czy takie podjęcie ich na jej dworze jest wystarczająco dla nich honorowe. Jeśli myślicie, że to był najkrwawszy kawałek historii, jaką dziś wam chcemy opowiedzieć, no cóż, jesteście w grubym błędzie. Nasza bohaterka bowiem dopiero zaczynała pokazywać, na co ją stać. W zasadzie mogłaby się nazywać Pani Zemsta, gdyby nie to, że była jednak postacią o wiele bardziej złożoną, niż na to wskazują popularne i krwawe opowieści, które o niej krążą. Olga Kijowska, z jednej strony bezwzględna władczyni, z drugiej święta, czczona i przez katolików, i prawosławnych. Wielka księżna, do której przyznaje się i Ukraina, i Rosja, jest naszą dzisiejszą bohaterką. Jest wielką historyczną postacią i w Ukrainie, i w Rosji, ale tak naprawdę, prawdopodobnie, bo to jednak ginie w mrokach dziejów, była wikińszką, ewentualnie wikinginią. Pochodziła z Waregów, czyli skandynawskich wikingów, wywodzących się z terenów obecnej Szwecji i Danii. W VIII i IX wieku Waregowie bardzo sprawnie operowali w rejonach dwóch państw, które od 15 dni toczą ze sobą zaciekłą wojnę, którą, no, wszyscy żyjemy. I to oni utworzyli tam pierwsze, powiedzmy, państwo, które później nazwano Rusią Kijowską. Część badaczy uważa, że był to początek rosyjskiej państwowości, inni, że ukraińskiej, a jeszcze inni dodają, że także białoruskiej. Olga urodziła się, historycy nie są zgodni jak zazwyczaj w przypadku tak zamierzchłych dziejów, gdzieś pomiędzy rokiem 923 a 927 w wareskim rodzie Gostomysła. Miejsce też jest niepewne, prawdopodobnie to były Wybuty, ale całkiem możliwe, że stało się to w Ibzorsku. Wiemy też, że miała mniej więcej 15 lat, kiedy została wydana za mąż za Igora, a w zasadzie Ingwara, bo to było jego właściwe imię, Rurykowicza. On jednak do historii przeszedł raczej jako Igor Rurykowicz i tego imienia się będziemy trzymać. Nawet niekoniecznie jako mąż Olgi, bo zdarzało mu się też próbować spalić Konstantynopol bezskutecznie, więc też był wojowniczy, ale my go będziemy znały jako męża Olgi. No i Igor był podobno synem protoplasty rodu Ruryka, który, przewodząc Waregom, zaczął opanowywać ziemię późniejszej Rusi Kijowskiej. Jego następca i kuzyn, Oleg, dopełnił dzieła, podbijając wszystkie tereny wschodniosłowiańskie i to on przeniósł stolicę z Nowogrodu do Kijowa. No i taki stan rzeczy przejął właśnie Igor i w takich okolicznościach na dworze rozgościła się młoda Olga. Para doczekała się syna Światosława, ale rodzinnym szczęściem nie cieszyła się długo. Czasy były takie, że jeśli się chciało utrzymać władzę, trzeba było co chwilę tłumić gdzieś jakieś bunty, gdzie indziej docisnąć podporządkowane sobie plemiona, żeby nawet o buncie nie myślały. Jedną ze swoich wypraw Igor skierował na teren plemienia Drewlan, które właśnie nie bardzo chciało płacić Kijowowi wysoką daninę. Drewlanie, wiedzeni nie tylko sprzeciwem wobec nałożonych na nich opłat,
ale też no całkiem słusznym przekonaniem, że jeśli teraz nie wystąpią przeciwko władcy, no to prędzej czy później zostaną całkiem wchłonięci i unicestwieni przez Rusów, postanowili profilaktycznie zabić Igora. I zrobili to w sposób jednocześnie makabryczny, ale też wymagający wyobraźni, mianowicie przywiązali go do dwóch zgiętych brzuszek, a następnie puścili je tak, że prostując się, drzewa rozerwały biedaka na dwoje. Mam nadzieję, że nie jecie. Ale to nie koniec. Ta historia ma jeszcze kilka odcinków. Tak, i wszystkie są takie wymagające zdrowego żołądka. Tak, proponujemy odłożyć jedzenie. Po jakimś czasie od mordu drewlanie wysłali na dwór w Kijowie poselstwo do Olgi z propozycją małżeństwa z ich władcą Małem. Sądzili, że zdruzgotana młoda wdowa z zaledwie 3-letnim Światosławem u boku przyjmie propozycję, która pozwoli się jej pozbierać po stracie męża. Ale też, jak zauważa historyczka Aleksandra Zaprutko-Janicka, był też w tym prawdopodobnie głębszy polityczny zamysł, no bo jeśli Olga rzeczywiście poślubiłaby Mała i spłodziliby dziedzica, to w Kijowie zasiadłby finalnie drewlanin. Bo umówmy się, że pozbycie się syna Olgi i Igora, czyli Światosława, to nie byłby jakiś wielki problem, tak? Nie jeden dziedzic już w tajemniczych okolicznościach zszedł z tego świata. Ale też ci drewlani chyba tam poszli na totalnego bezczela, znaczy oni przyjechali zaproponować jej tego Mała, informując jednocześnie, że zabili jej męża. Tak, to w ogóle niesamowite. Ciekawe, czy powiedzieli jak. Tak, dyplomacja to jednak skomplikowana dziedzina i być może dlatego jej nie rozumiemy. Tak, ale też jeśli ona usłyszała tak, właśnie niesamowite. Jeśli ona właśnie w tym momencie usłyszała, że jej mąż nie żyje, to totalnie zimna krew, no bo to ona im powiedziała, że no ja w sumie nie mam nic przeciwko, ale moi doradcy, moi wojowie uznaliby, że to jest brak szacunku dla nich, więc przyjdźcie następnego dnia, ale pokażcie, co jesteście ważni, więc nie na piechotę, nie wozem, nie konno, tylko każcie się przynieść tej łodzi. Tej łodzi. I wtedy kazała wykopać właśnie ten dół, który go potem ich wsadziła, więc naprawdę potrafiła improwizować. Dość makabrycznie, ale potrafiła. No i nie sposób powiedzieć, czy Olga taka pragmatyczna i makabryczna się urodziła, czy była po prostu córką swoich czasów, czy też śmierć męża tak bardzo nią wstrząsnęła, że obudziła w niej, no, żądzę zemsty. Dość powiedzieć, że zakopanie drewlańskiej delegacji najwidoczniej nie przyniosło jej ulgi, bo niebawem posłała do Drewlan poselstwo, w którym zawiadomiała, że plemię musi przysłać do niej z wizytą swoich najznamienitszych synów, by jej lud przełknął małżeństwo z Malem. Tak, to też jest spryt, że najznamienitszych, bo już jak się kogoś pozbywać, to elit, prawda? Dokładnie. Zawsze. No i kiedy przybyła kolejna delegacja, złożona właśnie z takich najbardziej możnych i mądrych drewlan, to kniachini znów podjęła ich jak należy, a potem zaprosiła do łaźni, żeby zmęczeni drogą podróżni obmyli się, nim wszyscy razem zaczną świętować rychły ożenek dwojga władców, czyli Olgi i Mała. I kiedy drewlańscy posłowie weszli do łaźni, słudzy Olgi na jej polecenie zaryglowali za nimi drzwi, a łaźnie podpalili. Jest tak? Taki obrazek, nie wiem czy widziałaś, taki z kroniki właśnie średniowieczne, jak widziałam. Olga sobie siedzi na tronie, kurde, z podnóżeczkiem, pod stopami, macha ręką, a tam właśnie płoną ci. Zakopywanie łodzi z drewlanami też jest rycina. Obrazek powie ci więcej niż tysiąc słów, już nawet widzieli to w średniowieczu. Macie już dość? No to macie pecha, bo Olga nie miała dość i nasza herstoria toczy się dalej. Może nie uwierzycie, bo ja też nie mogłam uwierzyć, ale ona znów napisała do Drewlan i tym razem oznajmiła, że przyjeżdża na ich tereny, ale że przed ożenkiem z Małem chciałaby należycie, czyli porządną ucztą, bo to był pogański zwyczaj taki ucztowania żałobnego, opłakać zmarłego męża. Poprosiła więc o przygotowanie dużej ilości pitnego miodu, żeby uroczystości były comme il faut, tak jak należy. No i co? Historia się powtórzyła. Ludzie Olgi spili drewlan do nieprzytomności, a potem wyrżnęli pień bagatela 5000 osób. No a podobno według niektórych źródeł Olga i jej damy dworu same podrżnęły gardła. Ale nie, to jeszcze nie koniec. Olga bowiem postanowiła postawić kropkę nad i. Zebrała w Kijowie wojów i ruszyła na Iskorosteń, dziś Korosteń, miasto w Ukrainie, w obwodzie żytomierskim. Podbicie stolicy drewlan i zmuszenie ich do całkowitej uległości było jej ostatnim celem. Sama jednak no, nie mogła prowadzić wojsk do bitwy, bo była przecież tylko kobietą, więc teoretycznie dowodził jej syn, jeszcze dziecko, to znaczy no, posadzono go na koniu i to on rzucił pierwszą włócznię. Co prawda ledwo minęła koński łeb i wbiła się w ziemię, ale sygnał do ataku został oddany.
Ale tym razem jednak księżnej nie poszło tak łatwo, bo plemię broniło się długo i zażarcie, pewnie zwłaszcza dlatego, że wiedzieli, co ich czeka, jakby przegrali. Po jakimś czasie jednak oblężony Iskorosteń zaczął poważnie głodować, więc jego skłonność do negocjacji wzrosła. I Olga zaskoczyła wroga bardzo łagodną propozycją. Powiedziała, że ma dosyć wojowania, więc pozwoli wykupić się mieszkańcom daniną pod postacią dwóch gołębi od łebka. I Iskorosteńczycy przystali na to z radością i wkrótce księżnej złożono ten dość dziwny dar z ptactwa. A kiedy nadeszła noc, Rusowie każdemu z gołębi przyczepili do łapki kawałek łatwopalnego materiału, podpalili i posłali ptaki w niebo. No i co zrobiły gołębie? To, co robią gołębie. Wróciły do domów i w ten sposób zaniosły ogień pod każdą dosłownie strzechę i Olga w mgnieniu oka puściła z dymem całe miasto. Swoją drogą brzmi to na genialny pomysł, po prostu broń masowego rażenia, aż dziwnie nie była wykorzystywana później. Niesamowite. Może była, tylko nie wiemy. Albo nie była jednak tak praktyczna, ja jak pierwszy raz o czymś kronikarze. Takim słyszałam. Tak, dokładnie. Naprawdę kreatywność level master. No i nie trzeba dodawać, że po takich lekcjach drewlanie odpuścili sobie wolnościowe zrywy. Zanim jednak kolektywnie nominujemy ich do Nagrody Darwina, no trzeba brać poprawkę na to, że średniowieczni kronikarze często uważali, że nie należy pozwolić faktom wchodzić w drogę dobrej historii i na przykład liczby podawane przez nich należy dzielić przez 10. Dlatego też dzisiejsi historycy podważają część opowieści o okrucieństwie i przebiegłości Olgi, argumentując na przykład, że Iskorosteń leżał zbyt blisko Kijowa, żeby drewlanie nie dowiedzieli się o tym, że ich posłowie zostali wymordowani w Łodzi, a potem w Łaźni, i żeby dali się nabić butelkę jeszcze kolejny i kolejny raz. Z drugiej strony nie można jednoznacznie powiedzieć, żeby postać Olgi była totalnie zmyślona. No tak, przeciwko nadmiernemu zmitologizowaniu jej wskazywałyby jej dalsze losy, bo one dowodzą, że rzeczywiście miała głowę nie od parady. Kiedy już podbiła, co miała podbić, zajęła się rządzeniem, wciąż w imieniu nieletniego syna. No i co? I okazało się, że radzi sobie z nim równie dobrze, co z mordowaniem politycznych przeciwników. Jako regentka ma na koncie prawdopodobnie pierwszą reformę prawa, jaka odbyła się we wschodniej Europie. Brawo. Tak, a ona konkretnie polegała na zmianie systemu ściągania danin z podległych plemion. To też stworzyła prawie że zalążki systemu podatkowego. Tak. No i jej wielkim dziełem było też stworzenie tak zwanych pogostii, czyli placówek handlowych, które, co kluczowe, były również ośrodkami administracyjnymi. Kluczowe, bo pamiętajmy, że to był X wiek i nasza część Europy pokrywały głównie puszcze oraz stepy. Dla Rusi miało to ogromne znaczenie, bo zjednoczyło ją etnicznie i kulturowo. Z kolei posterunki graniczne założone przez Olgę zaczęły precyzyjnie wyznaczać granice państwowe. W dużej mierze Ruś Kijowska zawdzięczała właśnie jej podwaliny pod silne i na swoje czasy nowoczesne państwo. I kiedy już Olga zreformowała państwo i przekazała władzę synowi, postanowiła jeszcze bardziej wzmocnić swój kraj i przyjąć chrzest. No, nie znamy oczywiście jej osobistych motywacji, ale możemy przypuszczać, że była to decyzja bardziej polityczna jednak niż duchowa, co nie jest dziwne, zważywszy fakt, że Kościół od zarania był instytucją polityczną. A wówczas z mocnym Konstantynopolem lepiej było po prostu mieć dobre układy. No, miała wyczucie trendu, jeśli chodzi o kroczące chrześcijaństwo po prostu. Tak, no to było przecież skok cywilizacyjny, administracyjny. To u nas Mieszko pierwszy niedługo po niej. Właśnie tak. To będzie przecież główny powód, dla którego przyjął chrzest. No, a źródła nie są zgodne co do tego, kiedy Olga dała się ochrzcić. Wiemy, że było to między rokiem 947 a 59. Ciekawsze jest też to, że nie wiemy, czy nastąpiło to w Konstantynopolu, czy w Kijowie, ale z Konstantynopolem łączy się kolejna efektowna opowieść o ruskiej kniachini. Według niej Olga miała być chrzczona przez samego cesarza Konstantyna, który w mig pojął, że ma przed sobą kobietę nie tylko piękną, ale i mądrą i zaproponował jej małżeństwo. No, ja bym się zastanowiła na jego miejscu, biorąc pod uwagę, co się stało z poprzednimi zalotnikami. Może lubił ryzyko. Może nie wiedział.
Może nie wiedział. Nie no wiedział, tak, bo wtedy informacje rozchodziły się inaczej, a prawdopodobnie informacje z Rusi mogły trochę iść faktycznie. Pani z Kijowa przez całe lata opierała się matrymonialnym propozycjom, prawdopodobnie dlatego, żeby właśnie zachować niezależność, bo mąż pewnie miałby swoje własne polityczne ambicje, a jak już mówiłyśmy, pojawienie się syna, no znowu byłoby zagrożeniem dla władzy Światosława. I w Konstantynopolu Olga po raz kolejny pokazała swój niebywały spryt. Odparła cesarzowi, że przecież jest poganką, więc nie może zostać jego żoną, a potem powiedziała, że powinien ochrzcić ją osobiście. Konstantyn oczywiście wyszedł naprzeciw tej prośbie. Olga dostała imię Helena, a kiedy ponowił propozycję małżeństwa, Olga przypomniała mu, że przepraszam, no chciałabym, ale teraz byłoby to duchowe kazirodztwo, no przecież właśnie została jego chrzestną córką. Cesarz miał klasę, przyznał, że został intelektualnie, erystycznie pokonany, i odesłał ją do Rusi z błogosławieństwem i podarkami. Slawista z Berkeley, Francis Butler, uważa, że ta historia z chrztem w Konstantynopolu to jest jednak literacka imaginacja, że taka sytuacja nie mogła mieć miejsca, chociażby z tego powodu, że kiedy Olga przyjmowała chrzest, Konstantyn miał już żonę. No ale jakby nie było, ważniejsze w tym wszystkim jest to, że Oldze znów udało się pchnąć Ruś na nowe tory. Jej celem generalnie była chrystianizacja kraju. No i tutaj trzeba przyznać, że napotkała duży opór, chyba po raz pierwszy tak silny, bo najpierw przyjęcia chrztu odmówił jej syn Światosław. Ale też z drugiej strony obiecał matce, że chrześcijan na swoim terenie prześladował nie będzie. No i tym samym wrota Rusi otworzyły się przed chrześcijaństwem. Chyba ochrzcił ostatecznie jej wnuk. Proces może nie był brawurowy, ale nie do powstrzymania. Olga wzniosła w Kijowie pierwszą cerkiew pod wezwaniem świętej Zofii, dziś wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, o ile jeszcze stoi, mam nadzieję, że stoi. Budowała też kościoły w innych miejscowościach, na przykład w Pskowie. Zmarła w 969 roku po wycieńczającej chorobie. Syn, wciąż poganin, zgodnie z życzeniem wyprawił matce chrześcijański pogrzeb, a po wielu latach odkryto, że ciało Olgi nie uległo rozkładowi. I tak się zaczął tutaj kult Olgi. Relikwie złożono w cerkwi świętej Zofii, którą sama ufundowała, i miały rzekomo odpowiadać za liczne uzdrowienia i rozmaite inne cuda. Kult Olgi rósł i mniej więcej w XIII wieku uznano ją w Rusi za świętą. 3 stulecia później świętość zatwierdziła Ruska Cerkiew Prawosławna, a Olga dostała tytuł równej apostołom. Jej dzień w kościele prawosławnym oraz katolickim, który też uznaje ją za świętą, to 11 lipca. Krwawa mścicielka i sprawna reformatorka przedstawiana jest jako postać w czerwono-złotych szatach i koronie, często z krzyżem w prawej ręce. Tak, ale chyba, żeby nim sieknąć po głowie kogoś. No właśnie, to jest chyba witraż z jednego z kościołów. Trzyma rzeczywiście ten krzyż, ale ma taką minę, jakby zamierzała właśnie go wbić komuś w gardło. Więc rzadko kiedy święte mają inny wyraz twarzy niż takiej błogości i rozmodlenia. No Olga ma zmarszczone brwi. Tak, no w ogóle niesamowite, kogo kościół uznawał za świętego. To jest wspaniała historia. Tak, to ciekawe, że nasz Mieszko pierwszy, mimo że też ochrzcił przecież nasz kraj, z świętym nie został. Podobno dlatego, że mimo żenku z Dobrawą nie pozbył się swoich 7 czy 9 nałożnic. Więc wymordowanie całego plemienia spoko, tak, 7 nałożnic już nie. Mhm. Mocna postać, nie? Tak, ale też historia Olgi Kijowskiej wbrew pozorom jest bardzo aktualna, co mi się wydało najciekawsze. No bardziej wręcz niż by chcieli mieszkańcy i mieszkanki naszej części Europy, no bo Olga była władczynią Rusi Kijowskiej, która jest kolebką 3 państw, Ukrainy, Rosji, Białorusi. I to ten mit dawnej jedności to samo serce roszczeń Putina do Ukrainy. Ja sobie dzisiaj przejrzałam artykuł, który Putin opublikował 12 lipca zeszłego roku, o historycznej jedności Rosjan i Ukraińców. Tak. Przejrzałam, nie przeczytałam, no bo jego wartość historyczna jest mniej więcej podobna do enuncjacji o Wielkiej Lechii ze strony naszych polskich mocarstwowców, ale daje niezły wgląd w jego sposób myślenia. Otóż on tam dowodzi, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród, że są potomkami starożytnej Rusi, która była największym państwem w Europie i tam jakieś nazwy historyczne podaje, że Rurykowie, że duchowy wybór dokonany przed świętego Włodzimierza jest w dużej mierze determinuje nasze pokrewieństwo i że tron kijowski zajmował dominującą pozycję w starożytnej Rusi i że Kijów ma być matką wszystkich rosyjskich miast. No i wiesz, to czytasz sobie, to jest 42 tysiące znaków.
Zdajesz sobie sprawę, że tu mamy przywódcę największego terytorialnie państwa świata. Państwo, które ma wiele problemów, no ogromne nierówności. I on znajduje czas, żeby to napisać. To są dwa solidne rozdziały w książce. I on to napisał historię Rosji i Ukrainy od X wieku, przez najazd mongolski, powstanie Chmielnickiego, inkorporację ziem zachodniej Rusi, u nas zwane zaborami. Przyłączenie ziem rosyjskich w jedno państwo nie było jedynie wynikiem decyzji politycznych i dyplomatycznych. U podstaw tego leżała wspólna wiara, wspólne tradycje kulturowe i podobieństwo językowe. Tak to uzasadnia. Potem pierwsza wojna, rewolucja październikowa, druga wojna, o której pisze, że w 1939 roku ZSRR odzyskał ziemię wcześniej zajęte przez Polskę. To ten 17 września, nóż w plecy, tak? Po ZSRR ostatnie wydarzenia, no ale no okej, no kogo poza historykami, no i może dzisiaj nami, obchodzi to, co się wydarzyło w X wieku w Rusi Kijowskiej. No babuszki na prawnicy z głodową emeryturą, dzieci oligarchów, a Putina obchodzi. Putina obchodzi, tak. Co jest z lekka przerażające. Tak, bo o ile się zastanawiasz, czy ta napaść na Kijów wynika, nie wiem, z interesów politycznych, cynizmu, chciwości ziemi, cokolwiek, to ona wynika z obsesji. Tak, z obsesji i głębokiego przekonania. To podkreślają teraz wszyscy badacze, że ta historyczna obsesja Putina w dużej mierze właśnie stoi za tymi decyzjami, że ona jest absolutnie niesamowita. On podobno w ogóle czyta jakieś dziwne, stare publikacje wątpliwej jakości, wojskowe i historyczne, jakieś właśnie zupełnie takie, no prawdopodobnie z o nikłej wartości naukowej też. I z tego tka sobie taką własną wersję historii. Tak, w której Rosja, Ukraina to jest jedno państwo, właściwie Ukrainy to nigdzie nie było, to są bratnie narody, które nas przywitają chlebem, solą i kwiatami, jak przyjdziemy ich wyzwolić od faszystowskiego rządu. No i Ukraina im pokazała, że nie, że tak nie jest, że istnieje naród ukraiński, że nawet rosyjskojęzyczni Ukraińcy witają ich z ukraińskimi flagami i okrzykami, wracajcie do domu, w tych okupowanych już miastach, bo tych nieokupowanych to witają ich po prostu dronem tureckim, tak, i strzałem z granatnika przeciwpancernego, więc to pokazuje toksyczność mitów z jednej strony, a z drugiej strony, no, że jednak narodowość, mimo że wydawało nam się, że żyjemy w państwach postnarodowych, właśnie w globalizacja i jakaś większa uniformizacja, to okazuje się, że i w XXI wieku idea narodu jest bardzo silna. No tak, tylko też Putin jakby nie pamięta o tym, że o narodowości świadczy poczucie ludzi. Tak? To jest jedna z unikalnych rzeczy, gdzie poza tym, że jest to kategoria urzędowa, że masz to w paszporcie, to o tym, czy jakaś grupa się czuje narodowością, czy tylko plemieniem, klanem, to świadczy ich poczucie i zresztą no, nie jedna wojna z tego powodu była. To tak jak jest cienka granica między dialektem a językiem i de facto naukowcy też są skłonni uważać, że no, jeśli ludzie zaczynają uważać coś za język, to de facto należy to uznać za język, bo nie ma żadnych granic do wyznaczenia między dialektem a językiem tak naprawdę. Oczywiście możemy ileś tam wyróżnić takich czynników, które o tym decydują, ale nadal to poczucie jest bardzo istotne. No i Putin może myśleć sobie różne rzeczy o Ukrainie, ale Ukraińcy pokazują mu, że się czują Ukraińcami, a nie Rosjanami i na tym jest koniec de facto. Znaczy z tym poczuciem nie można nic zrobić, tak? Można właśnie pozabijać, można zrównać miasta, można pisać artykuły i siać propagandę, natomiast nikt nie jest w stanie nic z tym zrobić. Tak, i na pewno poczucie przynależności do państwa nie buduje się, bombardując to państwo z powietrza, mordując jego mieszkańców, bombardując szpitale położnicze. Znaczy, no jedyne, co będzie efektem, to będzie wzmocnienie poczucia ukraińskości wśród Ukraińców. Tak. Poza tym, no sama myśl, że coś, co się wydarzyło, Ruś Kijowska istniała od tam IX do XII wieku. Od tego czasu mapy Europy zmieniały się wielokrotnie. Oczywiście. Sama idea narodowości, to, że płynie nas ta sama krew od 10 stuleci jest śmieszna, bo przecież wszystkie najazdy, wszystkie wojska okupacyjne, podróże, jesteśmy jedną wielką, my wszyscy jesteśmy kundlami. I myśl o tym, że można na podstawie czegoś, co się wydarzyło 10 stuleci temu, rościć sobie prawa do czyjejś ziemi, to niszczyć cudzą suwerenność, jest chora. Zgadza się. No, a jak Olga? Dość jest przerażająca, ale też taka budzi mój szacunek, ten jej spryt i inteligencja. Mnie za... Bo ona nie była rzeźniczką prymitywną, tej całej przebiegłości. Nie wiem, czy to świadczy na korzyść, czy niekorzyść. Niemniej, tak storytellingowo, ta postać jest szalenie atrakcyjna. Tak, mnie zaciekawiło też to,
że nasza opowieść jest z konieczności i bazuje na jednej czy tam dwóch kronikach. Wiadomo, dzieje na 10 stuleci. Niewiele o niej wiemy, nie wiemy jak wyglądała, nie wiemy co czuła. Nic się po niej nie zachowało. Pisali o niej mężczyźni i to zapewne kilka, jak nie kilkadziesiąt lat po jej śmierci. No i według niektórych historyków na przykład te wszystkie krwawe etapy rozprawy z tymi drewlanami mogły po prostu być nie dziejem jednej osoby, tylko kompilacją kilku. I to jest ciekawe dla mnie, że ci historycy już w XI wieku uznali, że tą osobą, która kompiluje kilka takich bardzo maczystowskich, krwawych epizodów, może być kobieta. Tak, i o tym pisał ten właśnie slawista z Berkeley, Francis Butler, bo on mówi, w jednym takim eseju pisał o tym, że Słowianie nie akceptowali kobiet wojowniczek, ale nie przypisywali kobietom jakiejś niższości intelektualnej w stosunku do mężczyzn. W związku z tym uważali, że jeśli kobieta korzysta z intelektu i to służy jej ludowi i w ogóle dobru, to że to jak najbardziej zasługuje na pochwałę. I Butler uważa, że właśnie z tych powodów kronikarze tamtych czasów nie mogli tak naprawdę przedstawić Olgi jako wojowniczki, bo kobieta wojowniczka nie była kulturowo akceptowana, nawet jeśli ona taka była. Tylko właśnie starali się ją pokazywać przez te fortele intelektualne, bo to było kulturowo do przyjęcia. I stąd taki jej, a nie inny obraz mamy, gdzie jednak no, jest to okrucieństwo, ale dominującym przekazem jest to, że mamy do czynienia z szalenie inteligentną, przebiegłą i skuteczną władczynią, tak? Czyli jednak intelekt góruje nad siłą. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, tak, naprawdę. Ale też zobacz postać Olgi Kijowskiej. No jest taki wciąż niestety żywy i mocno protekcjonalny mit, że jakby kobiety rządziły, nie, no ta polityka byłaby taka miła, pluszowa, łagodna, empatyczna, świat był bez wojen, to wszyscy byśmy siedzieli w kucki i śpiewali kumbaya. No nie. Nie. Nie, kobiety też potrafią być okrutne, kobiety potrafią być sprytne, mściwe, wykorzystywać okazje i no, po prostu, tak, feminizm to jest radykalna idea, że kobieta też jest człowiekiem, tak, więc kobiety też obejmuje nie tylko te pozytywne, chociaż uznawane za słabe cechy, ale też te negatywne. Zdecydowanie. Chociaż zastanawiam się w tych ostatnich dniach, zwłaszcza po wczorajszym bombardowaniu przez Rosjan szpitala położniczego w Mariupolu, czy gdyby światem rządziły kobiety, tak generalnie w większości, czy też bomby spadałyby na przedszkola i szpitale położnicze. Jakby chciałabym wierzyć, że nie, ale być może byłoby dokładnie odwrotnie, bo być może okrutne władczynie wiedziałyby dokładnie, że w takie miejsce trzeba uderzyć. No, skuteczne władczynie w historii bywało okrutne. Nie sądzę, żeby Katarzyna II, żeby daleko nie szukać, miała większe skrupuły. Tak. Nie wiem, czy to zależy od płci, tak? Po prostu mamy opętanego obsesją historyczną, ideą wstawania z kolan i przywracania godności lidera, który do tego ostatnie 2 lata spędził w bunkrze otoczony potakiwaczami i takie są tego efekty. Niestety. No to, że on jest... I mamy w jego aparacie państwowym też kobiety, prawda? Na przykład Zacharową, Marię Zacharową, rzeczniczkę zdaje się Ministerstwa Obrony, która jest no straszna w przekazach, bezwzględna, absolutnie. Nie mam żadnych dobrych przeczuć, jeśli chodzi o jej etyczną postawę czy jakieś wartości. Jest jeszcze posłanka Jelena Mizulina. Znana z tego, że to ona była główną adwokatką prawa, które przestawało karać za przemoc domową, że raz można. Tak. Oraz ona miała powiedzieć, że nawet jeśli mężczyzna bije żonę, to i tak boli ją to mniej niż mężczyzna utratę godności. Także tak, patriarchat tak, niestety ma dwie nogi i kobiety są jedną z nich. Tak jest. Nie chorują, ale przenoszą. Tak, dokładnie. A, no i jeszcze wracając do Olgi, jeszcze co mi się podoba, że te wszystkie epickie rzezie, prawdziwe czy zmyślone, nie przeszkodziły jej zostać świętą. No ale w końcu wyżynała pogan. Tak, tak. To jest niesamowite. To jest niesamowite zdecydowanie. Tak jak mówiłaś, wyżynanie nie przeszkadza, nałożnice przeszkadzają. No ale cóż, no, Kościół sam ma na koncie wyprawy krzyżowe i inne fantastyczne wynalazki, jak tak. Inkwizycja, polowanie na czarownicę, w związku z czym no, nie ma się czemu dziwić, że gdzieś tam w XVI wieku taką Olgę uznano za świętą. Pozabijała, no ale jednak otworzyła te drzwi do chrystianizacji, więc i nasza. Tylko to się liczy, dokładnie. Nie, niesamowita postać. Fajnie, że cokolwiek po niej zostało. Szkoda, że tak mało. No i wydaje mi się, że taka wojownicza święta dzisiaj niestety w Ukrainie jest bardzo na czasie. Jest.
oby dodawała siły dziewczynom z ukraińskiego wojska, bo tam dużo dziewczyn w tej chwili do... 15-20%? 15-20% jest chyba w armii zawodowej, ale teraz się po prostu nowe zaciągają, takie wiesz, nauczycielki, pielęgniarki, przedszkolanki. No pielęgniarki pewnie nie, bo pielęgniarki pewnie mają co robić na innych odcinkach, ale po prostu... Absolutnie nie uważam, że ktokolwiek powinien musieć zaciągać się do wojska i zabijać, żeby bronić swojego kraju. Ale to jest moim zdaniem jakby podwójne bohaterstwo, bo mężczyźni trochę nie mają wyboru, muszą zostać, a te dziewczyny mogą wyjechać i że one zostają i sięgają po tą broń, to jest dla mnie... No to jest po prostu, to są bohaterki. Tak, dla mnie to też jest niesamowite. Wszystkie dziewczyny, które tam zostają, w ogóle też pomagać na różnych odcinkach, w momencie, kiedy mogłyby przyjechać chociażby do nas, do Polski. No są niesamowite, także trzymamy z nimi i trzymamy za nie kciuki. Dokładnie, sława Ukrainie. Tak jest. I ruski wojenny karabl, idi na chuj. Tak, im szybciej, tym lepiej. Dobrze, no to tym optymistycznym akcentem skończymy. Zapraszamy na naszego Instagrama herstoryewo. I na nasz profil na Facebooku Herstorie Wysokich Obcasów. Wrzucimy wam tam parę grafik naszą dzisiejszą bohaterką. Naprawdę nie jest to wasza typowa święta, więc polecamy. No i to wszystko na dziś. Zapraszamy za tydzień. I to mówiłam ja, Katarzyna Wężyk. I mówiłam ja, Natalia Waloch. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne. Zapraszamy w najbliższy piątek.